Drodzy siostry i bracia, pięknie jest razem czuwać, razem śpiewać psalmy, rozważać Słowo Boże i pomagać sobie w oczekiwaniu na Tego, który przyszedł i przychodzi i przyjdzie na końcu czasów. Zwróćmy najpierw naszą uwagę na pieśń z listu do Filipian. Śpiewaliśmy ją przed czytaniem. To hymn o kenozie, czyli uniżeniu Syna Bożego. To świadectwo o pierwszym przyjściu Jezusa na ziemię. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. W tym uniżonym człowieku niektórzy rozpoznali przyjście Boga, dla innych był obojętny, dla jeszcze innych stał się bluźniercą, który zasłużył na śmierć. Pierwsze przyjście Syna Bożego zostawiło ludziom wolność wiary. Można było Go widzieć, wędrować obok Niego wzdłuż Jordanu czy po wzgórzach Galilei. Można było z Nim jeść, słuchać Jego słów, ale nie zobaczyć w Nim Boga, gdy zabrakło wolnego wyboru wiary. Drugie przyjście będzie inne. Będzie takie, jakiego oczekiwał Jan Chrzciciel. Od jutra w naszej katedrze przez 4 dni będzie nam ta postać towarzyszyła. Jan Chrzciciel czekał na Mesjasza w mocy, w sile, który przyniesie sąd. To ostatnia antyfona, którą śpiewaliśmy. Przyjdzie Pan z wielką mocą i każdy człowiek Go zobaczy. Drugie przyjście będzie już inne niż pierwsze. Jak mówi Kościół, będzie to chwalebne ukazanie się. Zatem już nie uniżone, ale chwalebne. To będzie manifestacja, jakieś bezpośrednie oglądanie Syna Bożego, Syna Człowieczego, nie w postaci ogołoconego sługi. Już nie będzie wymagało naszej wiary. Manifestacja. Manifestus znaczy bowiem z łaciny wzięty ręką, dotykalny. Kim będę w ten dzień, gdy On przyjdzie? Kim Ty będziesz w ten dzień, gdy On przyjdzie? Pewno tym, kim jesteś dzisiaj. Dlatego dzisiaj jest dzień nawrócenia. Panna mądra czy panna głupia? Lampa z oliwą czy lampa pusta? Słowa nie znam Ciebie, skąd jesteś, czy wejdź, przyjacielu. 10 talentów, które oddamy, może 5, czy 1, zawinięty w chustce i wykopany z ziemi. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, czy byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie? W ten dzień będę tym, kim jestem dzisiaj. Dlatego dzisiaj jest dzień nawrócenia. Chrześcijanie od początku, odkąd Pan wrócił do Ojca, modlą się Maranata, przyjdź Panie Jezu. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Przyjdź Panie, Maranata. Zaczynamy, drodzy siostry i bracia, piękny czas jako Kościół, czas ciszy i światła. W tej ciszy zrodzi się Słowo, które przyjdzie. To światło rozproszy mrok. Czas rorat, rekolekcji, czas spowiedzi. Czas ciszy i umiaru, czas modlitwy i porządkowania siebie.
Nie chcemy tego czasu przegapić. Dlatego dobrze, że spotykamy się już dzisiaj w ten wigilijny wieczór. Raduj się, świecie, raduj Kościele. Już jest blisko Twój Pan.